Witajcie na Cinemation. Dzisiaj zajmiemy się recenzją Kochanka, francuskiego filmu z 1992 roku. Film ten pokaże, jak 32-letni chiński biznesmen zakochuje się w 15-letniej dziewczynie. Kontrowersyjna fabuła i liczne sceny dla dorosłych w tym filmie doprowadziły do tego, że został on zakazany w wielu krajach. Uwaga na spoilery! Film rozpoczyna się od odpłynięcia promu do miejsca przeznaczenia. Jane, główna bohaterka filmu, jest jedną z osób znajdujących się na pokładzie promu. Jane jest francuską uczennicą w wieku 15 lat z odległej wietnamskiej wioski. Jej matka jest nauczycielką w wiosce, a ona sama ma dwójkę rodzeństwa. Pierre, jej starszy brat, jest łobuzem w domu. To on jest szefem domu i ma młodszego brata pod kontrolą. Paul jest zupełnym przeciwieństwem Pierre'a. Łatwo daje się zastraszyć rówieśnikom i boi się go. Jane jest uczennicą w szkolnym schronisku w Saigonie i przyjechała do Saigonu na wakacje. Pierre jest problemem, a Jane nie jest szczęśliwa. Znęca się nad Paulem, co jej się nie podoba, i krzyczy na niego. Matka Jane widzi niegrzeczne zachowanie Pierre'a i nic nie mówi. Jane twierdzi, że kocha tylko Pierre'a i nie przejmuje się zbytnio Paulem i swoimi dziećmi. Jane wie, że jej matka kłamie i mówi, że kocha ich wszystkich jednakowo. Jane prowadzi wiejską szkołę, ale jej rodzina boryka się z problemami finansowymi. Pierre, najstarszy mężczyzna w domu, nie robi nic. Zamiast tego kradnie matce pieniądze i wykorzystuje je na zakup opium. Jane wracała dziś do Saigonu, ponieważ był to jej ostatni dzień wakacji. Matka daje jej prezent i żegna się z nią. Jane dociera do promu i czeka na jego odpłynięcie. Na prom rusza pojazd należący do bogatego mężczyzny. Jane zostaje zauważona przez właściciela jego samochodu. Jest pod wrażeniem urody Jane i postanawia przyjrzeć się jej z bliska. Tony jest zamożnym Chińczykiem. Zgłasza się i podchodzi do Jane. Proponuje Jane papierosa. Widać wyraźnie, że nie wierzy, iż Jane jest niepełnoletnia. Jane łaskawie odrzuca pierwszy haczyk Tony'ego. Tony próbuje nawiązać rozmowę z Jane, ale Jane nie reaguje. Jane odpowiada na jego komplementy na temat urody Jane. Tony mówi Jane, że zabierze ją do Saigonu w wybranym przez siebie samochodzie, jeśli się zgodzi. Jane akceptuje to. Tony zabiera ją na prom. Jane jest zaintrygowana bogactwem Tony'ego i zauważa jego pierścionek w samochodzie. Tony pyta Jane o jej wiek. Jane, mimo że ma dopiero 15 lat, okłamuje Tony'ego co do swojego wieku. Mówi Tony'emu, że ma 17 lat. Tony odpowiada, że ma 32 lata. Jane informuje Tony'ego, że Jane jest uczennicą saigońskiej szkoły, ale mieszka w schronisku. Tony dzieli się z Jane swoją rodziną. Jego matka zmarła 10 lat temu. Od tego czasu Tony nie wychodzi z domu. Jego ojciec zarządza firmą z łóżka. Tony twierdzi, że nie rozumie, jak jego ojciec może być tak namiętny w stosunku do matki. Tony próbuje ją dotknąć podczas spaceru. Jane jest w stanie powstrzymać go przed delikatnym dotknięciem jej palca swoim. Powoli trzymają się za ręce. W końcu docierają do Saigonu, a kierowca Tony'ego pozwala im odejść. Jane żegna się z nim, a następnie wchodzi do swojego hostelu. Schroniska. Opowiada przyjaciółce o tym, że Tony zawiózł ich do Saigonu. Ale nie chce się dzielić wszystkim. Jane widzi samochód Tony'ego w drodze do szkoły i uświadamia sobie, że Tony był tam dla niej. Jane podchodzi do samochodu, całuje Tony'ego przez szybę. Jane szybko weszła do szkoły. Jean opuszcza swoją szkołę i zaczyna szukać Tony'ego, ale nie może go znaleźć. Pewnego dnia Tony pojawia się w naszym hostelu. Jane przygotowuje się, a potem odjeżdża jego samochodem. Patrzą na siebie, ale nie odzywają się ani słowem. Tony zabiera ją do domu, gdzie mówi jej, że otrzymał ten dom od swojego ojca. Tony mówi Jane, że bogaci Chińczycy używali tego domu, aby mieć kochanki. Tony informuje Jane, że chce mieć związek z Jane, ale boi się, że się w niej zakocha. Tony zaczyna się denerwować i sugeruje, żeby wyszli. Jane upiera się, że jest szczęśliwa będąc jego kochanką. Tony zaczyna mieć romans z Jane, mimo że nie zna jej prawdziwego wieku. Tony jest wtedy w stanie usłyszeć historię Jane o jej pragnieniu zostania pisarką w nocy. Opowiada Tony'emu o swoim pragnieniu pisania o swojej rodzinie. Powiedziała mu również, że jej rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej od śmierci jej ojca. Tony pyta Jane, czy była tam, aby mu pomóc. Jane odpowiada, że poszła z nim, bo go lubi.
Tony zabiera Jane na kolację do eleganckiej restauracji. Jane wydaje się być bardzo szczęśliwa, że tam jest. Tony wyciąga portfel, aby zapłacić rachunek. Jane jest w stanie pomóc mu spojrzenie przez umieszczenie w dół kilka rachunków. Tony uśmiecha się do Jane, patrząc na jej twarz. Jane wyjaśnia Jane, że jej matka uważa, że gdy straci dziewictwo, niemożliwe jest dla niej znalezienie męża. Tony odpowiada, że jego ojciec nie pozwoliłby mu poślubić żadnej innej kobiety niż Chinka. Jane śmieje się z tego i mówi, że lubi chińskich mężczyzn. Jane przypomina sobie słowa Tonego z tamtej nocy i płacze. To był koniec tego dnia. Tony zawsze odbierał Jane podczas jej wakacji, a ona zabierała go do kawalerki Tonego. Ich zażyłość rosła z każdą wizytą. Pewnego wieczoru Tony opowiada Jane, że jego ojciec chciał, aby ożenił się z córką bogatego chińskiego biznesmena. Jane pyta go o jego znajomość z tą kobietą. Tony odpowiada, że jej nie zna. Jane wydaje się uważać, że to nie jest problem. Tony i Jane wiedzą, że nie będą razem na zawsze. Starają się nie brać tego na poważnie. Skupiają się tylko na swoim fizycznym związku. Jane wyjeżdża na wakacje i wraca do swojego domu samochodem Tonego. Jej matka pyta Jane o osobę, która porzuciła ją do ich domu. Jane mówi, że to był bogaty przyjaciel, którego nawet nie znają. Matka Jane pokazuje Jane list z jej hostelu. Stwierdza w nim, że Jane spędziła wiele nocy poza schroniskiem. Jane nic nie mówi, Pierre nazywa Jane imionami, zachęca jej matkę, aby ją uderzyć, a następnie wychodzi. Wraca do domu na koniec wakacji. Jane zabiera ze sobą rodzinę, aby spotkać się z Tonym. Tony jest pełen szacunku dla nich wszystkich, ale oni wydają się być nim niezainteresowani. Tony zaczyna opowiadać im o nim, ale oni wszyscy są skupieni na swoim jedzeniu. Jane jest tego świadoma, ale nie mówi ani nie robi nic na ten temat, ponieważ nie chce, aby jej rodzina dowiedziała się o jej uczuciach wobec Tonego. Chce, aby jej rodzina myślała, że Tony był bogatym przyjacielem, a nie kimś, z kim spała lub kogo kochała. Po posiłku Tony wyciąga portfel, aby zapłacić rachunek. Matka Jane jest zszokowana kwotą, jaką dysponuje Tony. Wychodzą z restauracji, by udać się w inne miejsce. Pierre wdaje się w bójkę z Tonym, ale Tony zachowuje opanowanie i siada. Jane nie jest dotknięty przez ich rodziny zachowanie wobec Tonego. Jane nawet zaczyna tańczyć z Paulem, a Tony prawie uronił łzę na jego obojętność. Uświadamia sobie, że Jane była jedyną osobą w rodzinie Jane, która poznała go z powodu jego bogactwa. Uważa, że Jane była z nim związana również dlatego, że był bogaty. Tony później tej nocy zabiera Jane do swojego domu kawalerskiego. Jane jest niespokojna z powodu tego, jak Tony potraktował jej rodzinę. Tony podchodzi do Jane i policzkuje go. Uważa, że Jane spała z Tonym nie dlatego, że go kochała, ale dlatego, że chciał jego pieniędzy. Tony zaczyna zdejmować swoje ubrania i Jane żyje w spokoju. Ta noc była inna niż wszystkie ich poprzednie. Jane zachowuje się tak, jakby nie lubiła Tonego i prosi o pieniądze. Tony wyciąga z portfela jakieś pieniądze i rzuca je. Wygląda na zirytowanego wszystkim. Jane przyjmuje pieniądze i oddaje je matce. Matka Jane rozmawia ze strażniczką schroniska i prosi ją o pozwolenie, aby Jane mogła wyjść w każdej chwili, kiedy tylko zechce. Matka Jane zrobiła to, żeby Tony miał więcej pieniędzy. Jane myśli, że Tony jest bogatym przyjacielem. Jane sypia z nią, ale o tym nie wie. Wkrótce jednak cała szkoła dowiaduje się o Jane i Tonym. Jane staje się wyrzutkiem. Tony wyjeżdża do domu ojca, aby porozmawiać o swoim małżeństwie. Jean otrzymuje pierścionek od matki przed wyjazdem. Nadal czuł do niej, mimo wszystkich okoliczności. Tony mówi ojcu, że nie chce poślubić dziewczyny, którą zaplanował jego ojciec. Jane jest jego miłością. Jego ojciec nie pochwala tego pomysłu. Mówi mu, że musi poślubić dziewczynę, którą ojciec zaaranżował. Tony opowiada Jane o wszystkim. Mówi Jane, że ją kocha, ale także, że nie może przeciwstawić się ojcu. Jego ojciec jest niczym bez niego. Tony utknął w martwym punkcie. Nie wie, gdzie się zwrócić. Jane mówi Tonemu, że Jane nie kocha Tonego. Powinien poślubić kobietę, którą chce jego ojciec. Tony jest smutny, słysząc historię Jane. Jane zabiera Tonego do rodzinnej posiadłości. Tony słyszy od niej, że jej ojciec zmarł, a matka została oszukana przez sprzedawców ziemi. Następnie sprzedano jej ziemię zalewową. W ten sposób popadli w biedę.
Jane siedzi tam, myśląc o bólu, jakiego mogła doświadczyć jej matka. Tony odczuwa te same emocje, ale są rozdzieleni. Tony prosi Jane, aby wyjaśniła, że przespała się z Tonym tylko z powodu jego pieniędzy. Tony prosi Jane, by powtórzyła dokładnie te słowa, które chce. Tony prosi Jane o powtórzenie tych słów, aby łatwiej było o niej zapomnieć. Jane próbuje się do niego zbliżyć. Tony przerywa Jane i mówi jej, że żałuje, że nie może zabrać Jane ze sobą. Powiedział, że nie chce już być z Jane, bo Jane nie kochała jego. Jane jeździ do domu Tonego następnego dnia w samochodzie Tonego tak, że jej matka i jej bracia mogą zobaczyć pierścień Tony dał jej. Zapytali, dlaczego Tony dał jej taki kosztowny prezent. Pierre twierdzi, że Jane prawdopodobnie sypiała z Tonym i dlatego Tony dał jej ten drogi pierścionek. Aby uniknąć ich podejrzeń. Jane rzuca pierścionek i twierdzi, że nic ją to nie obchodzi. Ale Pierre wcale jej nie wierzy. Zaczyna bić ją pięściami i policzkuje. Paul wszystko słyszy, ale nic nie może zrobić. Po tym jak zobaczył Pierre'a, staje się agresywny. Jego matka wysyła Pierre'a z powrotem do Francji, aby walczył o dwójkę jej pozostałych dzieci. Ona ma złamane serce, aby zobaczyć go opuścić, jak ona kochała go tak bardzo. Jane wraca do kawalerskiego domu Tonego kilka miesięcy później i znajduje go zupełnie innego. Był martwy i palił cały dzień. Jane pyta go o to, kiedy się ożenił. Tony odpowiada, że to było tylko kilka dni później. Jane była w stanie być świadkiem związku Tonego i Jane, kiedy to się stało. Tony patrzy na Jane, ale szybko odwraca głowę. Jane jest smutna, widząc, że Tony i jego żona odchodzą. Jane wraca do swojego domu. Jej rodzina przygotowuje się do wyjazdu z Wietnamu. Jej matka mówi, że Tony spłacił dług Pierre'a w Wietnamie, a także zapłacił za ich powrót do Francji. Przed wyjazdem do Francji. Jane wraca do kawalerki Tonego i czeka na niego. Ma nadzieję, że Tony w końcu przyjedzie i się z nią zobaczy. Po kilku godzinach oczekiwania Tony nie pojawia się. Opuszcza jej dom i nie ma okazji zobaczyć Tonego ponownie. Jane wyjeżdża z Wietnamu. Samochód Tonego stoi tam tak, jak go widzi, tak jak za pierwszym razem, gdy się spotkali. Tony jest niewidoczny, ale ona ma świadomość, że on ją obserwuje, a ona go śledzi. Straciła zdolność widzenia samochodu Tonego, gdy statek zaczął odpływać. Mijają lata. Pewnego dnia Jane dostaje telefon od Tonego. Tony dzwoni do Jane, mówiąc jej, że choć minęło już wiele lat od ich rozstania, on nadal ją kocha i zawsze będzie przy niej. Dziękujemy za oglądanie. Proszę polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby otrzymać więcej recapów filmowych. Skomentuj poniżej, aby dać nam znać, co myślisz o tym filmie.